Tytuł kursu – Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Moduł – Obliczanie i interpretacja wskaźników dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń. Temat – Miary zmienności. Witajcie! W tym wideokaście opowiem o miarach zmienności, mianowicie miary zmienności służą analizie stopnia zróżnicowania wartości zmiennej. Wskazują one, czy część lub większość obserwacji jest skoncentrowana wokół wartości centralnej, czy też są one rozproszone. Miary zmienności dzielą się na miary klasyczne i pozycyjne. Do miar klasycznych zaliczamy wariancje, odchylenie standardowe, odchylenie przeciętne i współczynnik zmienności miary klasycznej. Natomiast w skład miar pozycyjnych wchodzą rozstęp, odchylenie ćwiartkowe i współczynnik zmienności miary pozycyjnej. Wariancja jest to średnia arytmetyczna kwadratów odchyleń poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej zbiorowości. Odchylenie standardowe S jest to pierwiastek kwadratowy z wariancji. Stanowi miarę zróżnicowania o mianie zgodnym z mianem badanej cechy. Określa przeciętne zróżnicowanie poszczególnych wartości cechy od średniej arytmetycznej. Odchylenie przeciętne D jest to średnia arytmetyczna bezwzględnych odchyleń wartości cechy od średniej arytmetycznej. Określa, o ile jednostki danej zbiorowości różnią się średnio ze względu na wartość cechy od średniej arytmetycznej. Ostatni w tej kategorii jest współczynnik zmienności, który jest ilorazem bezwzględnej miary zmienności cechy i średniej wartości tej cechy. Jest on wielkością niemianowaną, najczęściej podawaną w procentach. Dzieli się na współczynnik zmienności miary klasycznej i pozycyjnej. Rozstęp, który wchodzi w skład miar pozycyjnych, jest najprostszą i najbardziej intuicyjną miarą zmienności przypadków w populacji próby. Jest to różnica pomiędzy wartością maksymalną a minimalną cechy. Jest przez to miarą charakteryzującą empiryczny obszar zmienności badanej cechy. W związku z tym, że przy jego obliczeniu ignoruje się wszystkie dane, za wyjątkiem dwóch wartości, minimalnej i maksymalnej, nie daje on jednak informacji o zróżnicowaniu poszczególnych wartości cechy w zbiorowości. Teraz przedstawię przykład wariancji, który w dużej mierze odnosi się do rozstępu. Tak więc rozstęp możemy uznać jedynie za wstępną miarę zmienności w populacji próby. W przykładzie tym możemy zauważyć, że dwa obszary charakteryzują się identycznymi wartościami średnimi badanego parametru i identycznymi wartościami minimalnymi i maksymalnymi, a co za tym idzie, identycznymi rozstępami. Jednak już na pierwszy rzut oka widać, że rozrzuty danych wokół wartości przeciętnej w obu przypadkach są skrajnie różne. W obszarze A dane są znacznie bardziej skumulowane przy wartości średniej niż w obszarze B. Ten przykład dobitnie pokazuje konieczność istnienia parametru statystycznego opisującego całkowitą zmienność wszystkich elementów populacji próby. Parametrem tym jest wariancja. Kolejnym elementem miary pozycyjnej jest odchylenie ćwiartkowe Q, które jest parametrem określającym odchylenie wartości cechy od mediany. Mierzy ono poziom zróżnicowania tylko części jednostek. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.